Podoba mi się dzisiaj to określenie tego człowieka, który został uzdrowiony, że nosi on jakby dwa imiona. Chromy, uzdrowiony. To jest ciekawe, że właściwie wszystkie postacie, o których jest mowa dzisiaj w tym czytaniu, Piotr i Jan, czy Abraham, Jakub, to są wszystkie postacie, którym Bóg jakby nadał nową tożsamość. Właśnie temu chromemu nadał nową tożsamość. Stał się uzdrowionym człowiekiem. Piotr z Szymona stał się skałą. Jan, oprócz tego imienia, właśnie Jan nosi też tytuł uczeń, którego Jezus miłował. Abraham najpierw nosił imię Abram, a później Pan Bóg mu zmienił na Abraham i tak dalej. Właściwie każda z osób, która miała osobisty kontakt z Panem Bogiem, każda z osób, która dała się dotknąć Panu Bogu, Jego łasce, Jego działaniu, Jego miłosierdziu, jakby otrzymuje nową tożsamość, staje się kimś nowym, zostaje przekształcona, przeobrażona w kogoś nowego, właśnie chromy w uzdrowionego. Piotr ze słabego człowieka w Piotra skałę, Jan w umiłowanego ucznia i tak dalej. Każdy, kto się pozwoli dotknąć tej miłosnej obecności Pana Boga, właśnie zostaje na nowo stworzony, otrzymuje nową tożsamość. Daj Panu Bogu tę szansę, aby mógł Cię dotknąć, aby mógł Cię przemienić, aby mógł i Tobie nadać nową tożsamość.